Cześć wszystkim, witam was serdecznie. Do Rzeszowa wrócam z brązowym medalem. Mam nadzieję, że kibicowaliście Serbii i że nadal będziecie kibicować, bo za parę dni zaczynamy Mistrzostwa Europy i za niedługo się zobaczymy u Rzeszowa. No, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wróciłyśmy z medalem. Oczywiście chciałyśmy tego najzłotniejszego, ale i ten brąz naprawdę dla mnie jest jako złoto i cieszę się bardzo, bo prezentować swój kraj, grać u takiej drużyny, jaką mamy, wrócić do domu z medalem, być na igrzyskim, to naprawdę jest marzenie każdego sportowca, też moje. No i cieszę się bardzo, jestem naprawdę, dalej nie wierzę, że mam ten medal i zobaczycie już Rzeszowo, jaki ciężki jest. Jest coś pięknego, naprawdę. Zawsze trzeba marzyć, trzeba wierzyć i na pewno marzenia się spełniają. No, samo pomysł, że jesteś na igrzyskami, robi tak wrażenie, że naprawdę są wszyscy najlepsi sportowcy z całego świata na jedno miasto. Jak jedziesz na, nie wiem, na obiad, na kolację i spotykasz wszystkie sportowce i nie wiem, robisz zdjęcia albo mówisz cześć, co jest normalne tam wiosny, tak. No naprawdę coś przepięknego. Ogólnie sytuacja z koroną nie pozwalała, że będzie kibice, także na hali było tak troszeczkę pusto, ale jak wiesz i tak myślisz, że prezentujesz swój kraj i że słuchasz hymn, to jest naprawdę coś pięknego. Prawie 2 miesiące przygotowaliśmy się na igrzyska. To lato jest tak troszeczkę dziwne, bo wczoraj skończyliśmy igrzyska, już za prawie 9 dni zaczynamy Mistrzostwa Europy. No było sporo i trudnych czasów i fajnych momentów. Wszyscy byliśmy tak nastawione, że pojedziemy do Tokio zdobyć medal. Tak nam brakuje, jako kadry brakuje nam ten złoty medal, bo już mamy złoto z Mistrzostwa Europy, z Mistrzostwa Świata. Dziewczyny 2016 zdobyły srebro na igrzyskami w Rio i tak gdzieś tam należało się, że wygrać tego złota, ale wrócić do domu z brązowym medalem jest naprawdę coś przepięknego, bo wiesz, że zrobiliśmy bardzo fajną robotę i że wszystko to, co trenowaliśmy na końcu, ten brąz daje ci takie po prostu piękne momencie, gdzie wiesz, że zrobiłeś coś dobrego. Pozdrawiam was wszystkie z Serbii i życzę dziewczynom powodzenia na przygotowaniu i co? Do zobaczenia w Rzeszowie. Buziaki.